Witam serdecznie z tej strony, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będę prowadził poszukiwania na Tamizie w Londynie, na odcinku na wysokości Wapping, ale po południowej stronie rzeki. Tam dokładnie po drugiej stronie na północ jest Wapping, a po tej stronie nie wiem, jak się tutaj ten kawałek Londynu nazywa, natomiast Rotty Hide, chyba tak się nazywa ulica. Miejsce, które wybrałem na poszukiwania, no nie wybrałem tego miejsca tak o, tylko w tym miejscu mi się wydaje, że będzie bardzo dużo. Tutaj są, tak jak widzicie, pozostałości po jakichś konstrukcjach. Kto wie, co to było, pewnie jakieś platformy, jakieś mola, jakieś, nie wiem, małe przystanie i tak dalej. I to jest miejsce, w którym chciałem sprawdzić zawsze jedną rzecz, tylko zawsze o tym zapominałem. Mianowicie o magnesie neodymowym zapominałem cały czas. I idę wam pokazać jedno miejsce. To miejsce, które chcę sprawdzić, jest za winklem tam i muszę poczekać troszeczkę na niższy odpływ, ewentualnie przejść w tamtą stronę. Ale tu jest bardzo jedno miejsce, które mnie interesuje i już wam śpieszę je pokazać. Tam pod samym murkiem, jak przepływa, proszę was, to co tutaj teraz płynie, Uber Boats, i jest odpowiedni stan wody, to tu jak te fale uderzają, to jest bardzo mocna erozja. I tam są rzeczy z XV, z XIV wieku. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to wszystko tutaj potem osiada. Jest tutaj pełno, naprawdę pełno rzeczy takich jak gwóźdki, takie jak to, co mnie bardzo interesuje. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj mam. Są te pineski, które świadczą o tym, że tu jest XVI wiek. I na gołe oko widać jakieś guziki, nie guziki, pełno różnych miedzianych rzeczy i będą tu też monety, tak mi się wydaje. I właśnie chcę pousuwać te szpetne żelazo tym magnesem neodymowym i poszukać tutaj czegoś fajniejszego. Także zmieniam uchwyt boczny na górny i działamy. I niech się dzieje wola nieba. To wszystko w jedno miejsce będę usuwał. Tylko że to naprawdę jest okropnie dużo, masakra. Jestem po takim wstępnym czyszczeniu. Tu jest cały ten urobek. I teraz tak, zaczynają już się pokazywać takie rzeczy jak gwóźdki, jak te podkładki. Pełno, ale to pełno. Ja tylko przelecę wam, żeby pokazać wam, ile tych pinesek się tutaj pokazuje. Jak się skupicie, to zauważycie, że one są wszędzie dosłownie. No i na tym głównie bazuje. Jakaś śrubka jeszcze. Tutaj jakiś przedmiot w kształcie monetki. Kolejne jakieś skrawki tego. Tutaj kolejny skrawek. No, mam nadzieję, że jak jeszcze tak pociąkam, kolejna pineska, że jak tak pociąkam, to po wychodzi tego, to się coś fajnego znajdzie. Także na razie wszystko składuję tutaj. Jak coś widzę miedzianego, to odkładam. Mam oczywiście jeszcze z sobą detektor metali. Zanim zmienię miejsce, bo na razie mi nic fajnego nie wyszło, pokażę wam, co tam wyszło, to jeszcze sprawdzę to rutusem, z tą małą sondą 3-calową, jakoś tak, chyba 2,8 cali bodajże. Miejsce, na którego czyszczenie poświęciłem na jakiś czas, 15-20 minut. Jeden wielki śmietnik dalej. O, tu coś jestem w stanie odseparować. Zaraz zobaczymy, co to. Cóż to za to? Tak, taka większy odłamek jakiejś miedzi.
No i tak to wszystko mniej więcej wygląda. Gwóźdki, gwóźdki i te pineski. Moje kolejne zadanie na dzisiaj to jest wyczyścić sobie wszystko tutaj koło tego murku z żelastwa i ogólnie z wszystkiego, ze względu na to, że tutaj dużo skóry jest na zewnątrz, dużo ceramiki i jak sobie to wszystko wyczyszczę, to będę mógł najpierw sprawdzić detektorem metali, czy są jakieś duże żelaza, a potem ewentualnie jak usunę te duże żelaza, to będę dziobał dalej za małymi kolorkami i no zobaczymy, zobaczymy, nic nie mówię. Na mojej zgodzie mogę do 7,5 cm dziobać i nikt mi nic nie jest w stanie powiedzieć. Nie wiem, czy to ma klauzulę czasową, czy jutro w tym samym miejscu nie będę mógł zejść znowu 7,5 cm, a na pewno jak nie ja, to ktoś inny będzie mógł zejść, bo niekoniecznie musi mieć świadomość, że ja akurat tutaj 7,5 cm schodziłem. Ja sobie pousuwam to wszystko i potem pousuwam te duże żelaza, takie właśnie jak takie jakieś gwoździe i zobaczymy, co tu wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy. Taki kwadracik sobie przygotowałem i teraz pościągam z niego żelazo i zaraz z DTO muszę pościągać, bo jest jednak go bardzo dużo i zaraz będziemy sprawdzali, czy są kolory jakieś wyszły. No i sprawdzamy. Pierwszy kolor żelazo. Drugi kolor. Trzeci kolor. Czwarty kolor. Piąty kolor. Szósty kolor. Dobra, ja się zajmę wyciąganiem tych kolorków. Niestety wszystkie te kolorki okazały się być fragmentami gwoździ, ewentualnie tu jakiegoś klucza, nie wiem, tutaj jakiś taki dziabąg mniejszy, większy, ale tak to same te główki od gwoździ. Kolejne moje zadanie to jest namierzyć jakiś obiekt detektorem metali i w tym miejscu, w którym ten obiekt wyjdzie, zrobić taki sondaż, bo na chybił trafił, na razie dwa razy nie zdał egzaminu. Pukana fajeczka, ładnie wyszurana. Pierwszy krążek dzisiejszego dnia, 1 pi, hamuwa. Ta jedna, jedyna moneta, tak mi poprawiła humor i tak mnie nakręciła na to miejsce. Która moneta? Ta moneta. Jest to... Ale piękna. Z hibernium. Przepiękna jest. Zaraz wam pokażę. Ojejku, jejku. Ale śliczna. W prześlicznym stanie jest. Naprawdę jest w prześlicznym stanie. No... Czekajcie, tu jest hibernia, czyli to będzie irlandzka moneta. Super. Wypukało ją spod tego. I ja tutaj to będę usuwał za chwilę. Tylko najpierw sprawdzę jeszcze ten teren tutaj, bo uberka, jak ta fala tu przywala, to to wszystko leci w dół. Tutaj jest dość mocny spadek i to to rozciąga. Kolejny przedmiot. Kulka jakaś muszkietowa, duża. Mam jakiś kolejny przedmiot w kształcie jakiegoś może tokena ołowianego, a może po prostu... No chyba coś w ten deseń, tylko muszę go wyczyścić. Kolejna kulka muszkietowa, tym razem mniejsza, albo pistoletowa. Detektor X-em znalazłem taki mały guzik,
ale ładnie zdobiony, także pokażę wam. Informacja dla posiadaczy Rutusa, więc tak, maskowanie 3, 12 kHz, filtr gruntu 7, audio mam pseudostatykę włączoną, SAT 20 i tutaj praktycznie wszystko dla dynamiki 2 tony, żelazo i kolor i pseudostatyka, żeby szybka pseudostatyka. Dodatkowo 70 czułości, 0 dyskryminacji na sądzie malutkiej. Chcę wam dać posłuchać detektora. O, tu coś namierzyłem. Ładny sygnał. Cóż to, takie coś. Szukamy dalej. Kolejny fajny sygnał. Chyba jakaś blaszka trójkątna. Nie, to coś tu jest. Takie coś. Już jest po poszukiwaniach. Woda dość mocno przybrała i musiałem się ewakuować. Nie znalazłem już nic ciekawego. Zresztą zaraz zobaczycie podsumowanie. Ale najpierw kilka słów o tym magnesie neodymowym. Czy to ma w ogóle sens? Jeżeli wychodzisz na 2-3 godziny, żeby sprawdzić jakieś miejsce, bądź po prostu się zrelaksować i pochodzić, to nie ma najmniejszego sensu na takiej zasadzie. Natomiast jeżeli jesteś osobą wnikliwą, ma swoją jakąś tam miejscówkę, ewentualnie ma jakieś miejsce, gdzie wyszedł jakiś złoty przedmiot i chce sprawdzić, czy ten przedmiot był samotny, czy jednak miał jakichś kolegów, to jest dobre rozwiązanie. Na 100% człowiek nie jest tak szybko, efektywnie w stanie usuwać żelazo, przynajmniej to drobne, które bardzo, bardzo dobrze maskuje te kolory. No i ten magnes neodymowy na pewno przyspiesza tą pracę. Jest to niewygodne. Bardzo dobrze zdaje to egzamin w momencie, w którym jest dość czyste miejsce i macie dużo takich drobnych metalowych śmieci, które chcecie usunąć i namierzacie je detektorem, a potem szybko przykładacie wykrywacz metali, żeby nie wyciągać, magnes neodymowy, żeby nie wyciągać jakichś tam pinpointerów i bawić się w namierzanie tego i usuwanie. Wtedy to ma ręce i nogi, nie? Torba jest pełna tych gwóźdków, tych pinesek i tak dalej. Jedyne co godne pole pokazania to jest fajki, jeden z stempsami i cybuch. Jeden pi. No i to co tutaj, to są te starsze rzeczy. No. Dzień zrobiła moneta, całe szczęście wyszła, bo bez tej monety by było krucho. Dwie kulki muszkietowej, guzik by mi dnia nie zrobiły. Także tak to się prezentuje. Nie ma nawet nic do identyfikacji ze względu na to, że ta moneta to jest Charles I, 1630 rok około. I to jest po prostu ta irlandzka wersja Rose Fartinga, Hibernia Farting, 1/4 pensa. Po prostu nie wiem, czy tak to się dokładnie nazywa, natomiast tutaj nic do odkrycia nie ma. Dziękuję, że dotarliście aż dotąd. Dziękuję wam za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie się odwdzięczyć klikając te pierdoły, jak ja to mówię. No i co? Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.